Helena Englert, wschodząca gwiazda młodego pokolenia i córka znanych rodziców, beatyści Bakówny i Jana Englerta, zrobiła wyjątkowe wrażenie w najnowszym odcinku programu Top Model. Jej udział w show, choć przebiegał w emocjonalnych okolicznościach, skupił na sobie uwagę widzów. Niespodziewanie, jeden z uczestników show doprowadził ją do łez, co skłoniło aktorkę do szczerego wyznania na temat trudności, z jakimi mierzy się w branży. Top Model, czerpiący inspiracje z amerykańskiego formatu, jest w Polsce na antenie TVN u już po raz trzynasty. Produkcja nieustannie stara się wprowadzać zmiany, chociaż nie wszystkie z nich spotykają się z pozytywnym odbiorem wśród fanów. Jednak obecność takich gości jak Helena Englert czy niedawno zapowiadana Anna Lewandowska dodaje programowi blasku i przyciąga nowych widzów. Helena Englert Znana z ról w serialach Diagnoza, Znaki czy filmu Pokusa Marii Sadowskiej, w najnowszym odcinku top model zaprezentowała nie tylko swoje umiejętności modelingu, ale i głębię emocjonalną. Wpływ jej uczestnictwa na wizerunek i karierę pozostaje niepewny, ale z pewnością jej sławni rodzice, Beata Ścibakówna i Jan Englert, obserwują rozwój wydarzeń z zainteresowaniem, być może nawet z zaskoczeniem, widząc jak ich córka radzi sobie z wyzwaniami, które niesie ze sobą świat show biznesu? W najnowszym odcinku Top Model, 24-letnia Helena Englert pełniła rolę gościa specjalnego, a jej zadaniem było ocenianie filmów przygotowanych przez uczestników. Tematem przewodnim mini-produkcji była stylistyka Mad Wife. Czyli połączenie przepychu i elegancji zainspirowane stylem życia żon mężczyzn prowadzących nieco szemrane interesy z lat 80. i 90. Odcinek ten przyniósł wiele emocji zarówno uczestnikom, jak i jurorom. Szczególnie poruszający okazał się filmik przygotowany przez duet Hubert i Klaudia. Mimo wyraźnych trudności, które pojawiły się na początku zadania głównie z powodu dominującej postawy Klaudii, para ta zdołała zjednoczyć siły i osiągnąć wspólny sukces. Chłopak, początkowo zagubiony, dzięki wsparciu swojej partnerki odzyskał pewność siebie, co pozwoliło im stworzyć wyjątkowy materiał, który zyskał uznanie jury. Reakcja Heleny Englert na ich filmik była wyjątkowo emocjonalna. Gwiazda, Będąc wzruszona, w szczególności doceniła empatię Klaudii wobec Huberta, co przypominało jej własne doświadczenia. Jest takie coś, że Ty, Klaudia, bardzo mi przypominasz mnie. Ty jesteś po prostu gotową modelką, aktorką, osobą do pracy w show, biznesie, jesteś świadoma swojego ciała, ale masz też ogromną empatię, komentowała Englert, podkreślając moment kiedy Klaudia okazała wsparcie płaczącemu Hubertowi. Jej rodzice Beata Ścibakówna i Jan Englert to postacie znane z polskiej sceny teatralnej i filmowej, co niejako predestynowało Helenę do życia w blasku reflektorów. Jednak to, co naprawdę poruszyło ją podczas najnowszego odcinka programu, to autentyczność i szczerość jednego z uczestników Huberta. Helena była wyraźnie wzruszona i zainspirowana widoczną wrażliwością i nieukrywanymi emocjami młodego uczestnika, co stanowiło dla niej rzadkość w świecie, w którym dorastała. Trochę jest tak, że jak się dorasta w show-biznesie, to się nie zna takich ludzi jak ty. Jakie to jest straszne. Po prostu okropne to jest. Ja tak strasznie tęsknię za taką czystością, którą ty masz. I mam ogromny szacunek do tego że ty masz ten wstyd i że ciebie tyle to kosztuje, że ja niemal nie chcę, żebyś ty ten wstyd tracił. To jest taka wartość, której ja strasznie dawno nie widziałam i to jest po prostu śliczne i ładne. Weź, wygraj ten program, co? Bo jestem w tobie po prostu totalnie zakochana, wyznała Helena. Te słowa odsłaniają głęboki kontrast między jej światem a światem przedstawianym przez program. Wychowana w rodzinie, gdzie sztuka i występy były codziennością, Helena zaznała rzeczywistości, w której często trudno o prawdziwość i niewinność, jaką dostrzegła w Hubercie. Ta interakcja nie tylko podkreśliła jej tęsknotę za prostotą i autentycznością, ale również ujawniła jej zdolność do głębokiego empatycznego połączenia, które wykracza poza powierzchowność i przepych show biznesu. Takie momenty w top model przypominają, że programy typu reality show, choć często krytykowane za inscenizację i brak głębi, mogą również stać się platformą dla prawdziwych, ludzkich emocji i nieoczekiwanych odkryć, które mają moc zmienić postrzeganie i wartościowanie przez ich uczestników i widzów.